Z 9 Kamataru, z numerem 10 Hadzi, znany rumuński piłkarz, o którego czynią starania m.in. włoskie kluby, i z numerem 11 Popescu. Zespół polski w składzie, jak powiedział trener Wojciech Łazarek, aktualnie najlepszym, na jaki go stać z zestawienia graczy krajowych, z wyjątkiem branych pod uwagę z zagranicy, z których dziś występuje Jan Furtok, no ale o tym okazja będzie powiedzieć. A więc w bramce Bako, a potem gramy w ustawieniu od prawej strony z dwójką Prusik. Ostatniego stopera grać będzie Szewczyk, przed nim z numerem 5 Soczyński, z 4 Wdowczyk na lewej stronie, przed nimi czyszczący takie przedpole z numerem 6 Wijas, z numerem 7 Krzysztof Warzycha, z numerem 8 gra Kosecki, przed nim z przodu, w drugiej linii ponadto Dziekanowski z 10 i z 9 Urban, i w ataku z numerem 11 jest Furtok, który teraz przy piłce, zablokowane dośrodkowanie przez... Bardzo dobre wejście Dariusza Wdowczyka, z lewej strony Kosecki, w środku Furtok, trzech Polaków, świetne zagranie do Furtoka, dobre przyjęcie, Furtok na polu karnym, będzie bramka, przewrócił się tam, potknął Furtok, ale nie popychany przez żadnego z rumuńskich arbitrów, i mogą mówić o sporym szczęściu Rumunii. Ładna, choć niewykorzystana sytuacja w 13 minucie Polski. Mateusz. Hadzi. Lupulescu na polu karnym, świetnie teraz ustawiony Bako. Oto właśnie na Państwa ekranach Lupescu. Furtok z Krzysztofem Warzychą na polu karnym. Jest również tam Jan Urban, ale teraz niecelne zagranie Dziekanowskiego. Mateusz. Sabeł. Ładne przejście Sabeł, Kamataru na polu karnym. Sabeł, ostry kąt Sabeł i słupek ratuje polską drużynę. Ładna indywidualna akcja gracza bukaresztańskiego Dynamo, młodego 21-letniego strzelca bramki dla Rumunii z ostatniego spotkania towarzyskiego z zespołem Włoch. Popatrzmy raz jeszcze. Minął sam dwóch naszych zawodników, prowadząc piłkę od środka boiska. I choć ostry kąt, niewiele mu zabrakło do Rasiewicz i Araszkiewicz, udając się na rozgrzewkę poza polską bramką. Obaj trenerzy uzgodnili, że będzie można dokonać 4 zmian. Tymczasem Rumunii znowu świetnie broni Bach. A strzelał widoczny na Państwa ekranach najlepszy strzelec Lig Europejskich Mateusz. Dorin Mateusz z Dinama Bukareszt. Furtok szuka gry, szuka pozycji. Teraz ładne przejście Furtoka na polu karnym. Jest Krzysztof Warzycha. Lung, odbiła się piłka, będzie bramka. Tak, wreszcie. Jan Urban strzelcem bramki dla polskiej reprezentacji po błędzie bramkarza drużyny rumuńskiej w 40 minucie spotkania. Popatrzmy na tę akcję raz jeszcze. Tutaj dośrodkowanie Furtoka, który ma duży współudział, mocne, błąd Lunga, dobitka Jana Urbana skuteczna, i oto Jan Urban w swoim 45. takim małym jubileuszowym występie zdobywa 4. bramkę swoją w narodowej reprezentacji. Błąd, Tarasiewicz. Furtok. Urban. Odważne wejście Urbana w trzech obrońców drużyny rumuńskiej. Urban, włożenie piłki, Wdowczyk, dobry strzał! By był bardzo dobry, marzyłoby nam się, by wylądował w bramce. Ale ładna akcja polskiej drużyny w 8 minucie drugiej części spotkania. Wyciągnęli wnioski. Świetnie do Sabeu i chyba będzie wyrównanie. Jarosław Bako. Pusta bramka, Sabeu i gol. 56. minuta meczu. Sabeu po błędzie Szewczyka, od którego się to wszystko zaczęło.
indywidualnej akcji zdobywa wyrównującą bramkę dla zespołu Rumunii. Ale bądźmy, proszę Państwa, sprawiedliwi. Ci, którzy oglądają ten mecz od początku, zgodzą się, że Rumunii w tej pierwszej części spotkania stworzyli więcej od naszej drużyny podbramkowych sytuacji. Jak na razie rezultat, który najczęściej wpadał w pojedynkach obu zespołów. 13 było remisu. Taką samą Tarasiewicz strzelił niedawno tutaj, gdy grał w reprezentacji Polski. Zupełne zaskoczenie, fantastyczny strzał Ryszarda Tarasiewicza. Minęły zaledwie 2 minuty i znowu prowadzimy w dzisiejszym spotkaniu. Powtórce warto będzie na to popatrzeć. Ryszard Tarasiewicz 27-28 metrów przelobował. Zobaczył, że tam Lung wyszedł z bramki, kropnął potężnie i oto zmęczony strzelec dającej prowadzenie polskiej reprezentacji bramki Ryszard Tarasiewicz. Raz jeszcze ta akcja, no warto ją powtarzać. Niecodziennie oglądamy strzały na naszych boiskach. Przepiękne uderzenie Ryszarda Tarasiewicza i prowadzimy 2-1. Ale straciliśmy piłkę. Hadzi, Wajsowicz na polu karnym. I Bako, wysłonęła mu się piłka z rąk. Jeszcze raz interweniuje o dużym szczęściu. Teraz mogą mówić polscy reprezentanci. Petrescu, jeszcze jeden strzał. Tym razem Mateusz na wiwat ponad bramkę. No ale dość niefrasobliwie poczyna sobie nasza obrona, wystawiając na ciężkie próby Jarosława Bakę. Tym, czym mogę Państwa pocieszyć, to na pewno tym, że w takim zestawieniu nie zagramy przeciwko Szwecji. Brani są pod uwagę i Łukasik, i Wójcicki, i wspomagający naszych obrońców pewnie w tym meczu Waldemar Matysik.